Jestem lepszym bramkarzem niż Krzysztof Kamiński. Tak. Nie zazdroszczę Cieżniakowi. 8 puszczonych goli zostanie mu w głowie na całe życie. Tak. Legendy o szalonych bramkarzach i lewoskrzydłowych to nie są tylko legendy. Sam nie znam żadnego spokojnego bramkarza. Tak. Od początku przeczuwałem, że ci Senegalczycy, ci inwestorzy zagubią gdzieś walizkę z pieniędzmi. Nie. Sytuacja finansowa w Koronie jest tak zła, że gdybyśmy spadli z Ekstraklasy, to byłby koniec piłki w Kielcach. Nie. Ale w ogóle o tym nie myślę, bo z Koroną będziemy w czołowej szóstce po 30 kolejkach. Pomidor. Okej, pamiętaj, bo jeszcze sporo pytań. Gdy będąc grubo po 30 wylądowałem w rezerwach Korony, poważnie myślałem o końcu kariery. Nie. Kiedy przechodziłem do Feyenoordu, wszyscy myśleli, że będę drugim Dudkiem. Ta presja przeszkodziła mi zrobić furorę w Rotterdamie. Tak. Zanim Korona znajdzie poważnego inwestora, karierę skończę ja, Michał Peskowicz, Maciek Gostomski, a może nawet Michał Przybyła. Nie. Nie miałem aż takiego talentu, żeby z większymi sukcesami zaistnieć za granicą. Nie. W polskiej lidze mogę spokojnie grać jeszcze kilka lat, a i tak nie będę dla Korony albo innego klubu piątym kołem u wozu. Tak. Gdybym znał przyszłość, to nie wróciłbym z Holandii czy Szkocji do polskiej ligi. Nie. Dzisiaj na ulicach Rotterdamu pewnie nikt by mnie już nie rozpoznał. Nie. O. 3 lata grałem w Szkocji, kielecka pogoda mi nie straszna. Nie. Pierwszego gola w Ekstraklasie strzelił mi Sergiusz Wiechowski. Nie. A pamiętasz kto? Albo Śrutwa, albo Bizacki. Nie, Maciek Mizia, 11 minuta meczu Ruch Chorzów, Stomil Olsztyn, 98 rok. Druga Zarek Wiechowski bramka. Drugiego. Zarek Wiechowski drugiego. Pamiętasz? Akurat dziś słyszałem to ostatnio. Niemożliwe, Maciek. Ja to myślałem, że ty oglądałeś ten mecz. Też. Maciek, w ogóle nie. Teraz pamięci otworzysz ostatnie. Jak ta bramka padła? Gdyby Ayram Cabrera został w Koronie i grał w tercecie z Palanką i Ankurem, walczylibyśmy o puchary. Tak. Są takie elementy bramkarskiego fachu, w którym nie czuję się gorszy ani od Manuela Neuera, ani Gianluigiego Buffona. Trudno, co mam odpowiedzieć. No, ciężko się do nich porównywać. Tak albo nie, bo już pomidora wykorzystałeś. A jeszcze raz mogę pytać? Proszę bardzo. Są takie elementy bramkarskiego fachu, w których nie czuję się gorszy ani od Manuela Neuera, ani Gianluigiego Buffona. Tak. No. Największą satysfakcję mam nie z tytułów, ale ze żłobka i przedszkola, które założyłem z żoną w Szkocji. Bardziej założyła to moja żona, ale tak. Zwłaszcza, że tytułów nie za dużo. Sorry. Już wiem, kto zabił Aśkę Walewską w Belfrze. Nie wiem. I broń Boże, nie mówcie tego Zbyszkowi. To koniec pomidora dla Zbyszka.